Halo, halo! Witajcie moi drodzy bardzo serdecznie w kolejnym materiale z Odyssey modyfikacji do gry Gothic 2. Tak się prezentuje moja postać na chwilę obecną, tak też wyglądają zadania, tak wygląda ostatnio zdobyty ekwipunek, a my jesteśmy, no cóż, cały czas tutaj w tej twierdzy. I żeby nie być gołosłownym, ruszamy tutaj na polowania. Proszę bardzo, co my tu mamy? Demona. Tak jest, ciśniemy szkielet, ciśniemy. Udało nam się, proszę bardzo, udało nam się go dopaść, no to ciśniemy go. Tak jest, szkielet cieniostwora, żeby nie było, piękna sprawa. Raz, dwa, trzy, cztery, piąset, tutaj pięknie, konie po betonie, ciśniemy. Na dobry początek, proszę bardzo, do ściany i nawet szkielet cieniostwora, który ma 600 odporności, nie jest dla nas przeciwnikiem, nie do pokonania, proszę bardzo, szkielet cieniostwora już jest przeszłością. Coś ciekawego tutaj mamy? Mamy, nawet kuferek. Pełnia życia i złoto 300, no okej, fajnie. Tylko, że my stąd się nie wydostaniemy teraz pewnie. Czy się wydostaniemy? A nawet daliśmy radę, elegancko. Dobra, to co warto zrobić, to warto byłoby się pójść przespać. Tylko, że nie za bardzo mam chyba tutaj gdzie. Łóżka są jakieś? Czy tutaj po prostu nic takiego nie przewidziano dla gości? Bo do 17 nie ukrywałbym, żebym się przekimał. Akurat byłoby pięknie. Nie, tu został. A nie, są łóżka, przepraszam moi drodzy, przecież łóżka były tutaj. Do 17 to mi się nawet przespał, bym dzięki temu miał full HP bez używania mikstur. To jest super sprawa. Do 5 po południu, o. Proszę bardzo, do 17 mamy full HP. Można się bawić, tylko trzeba wiedzieć jak. Pięknie, pokonane. Teraz tak, tu jest od groma tych paskudaków. Wszędzie ich jest od groma, tak ogólnie rzecz biorąc. Wszędzie. Dobra. Trzeba po kolei będzie pokonywać. Nie ma wyjścia. Kolejna wieża, nie? Tu coś było? Tu nic akurat nie ma. Tak mi się przynajmniej wydaje. No nie, no jeszcze mnie trafił, naprawdę. To trzeba mieć po prostu niebywałego pecha. Tak jest. I jeszcze ten łucznik, no jeszcze ten. No jest ich trochę. Zaczniemy może z tej strony. Czemu z tej? Z bardzo prostej przyczyny. Tu nie ma trolla. Którędy wybiegniecie? Halo, halo. Halo. Naprawdę?
trafił. Chodź tu. No chodźcie, koledzy. No oczywiście, wszyscy biegną. Tak jest, jeden załatwiony. A drugi na schodach. Jak doskonale, moi drodzy, widzicie, no wczytałem grę. No bo nie udało mi się wygrać. Ale lecimy dalej. Ciężko wejść na tą wieżę, bo dużo łuczników jest tutaj. I no, nie idzie za prosto i przyjemnie. Więc jak nie mogę, jak nie przez nogę, to znowu inaczej też mogę. Chodź tu, ziomek. Damy radę. Ty, ja, nasze łzy. Tak jest. I poszły konie po betonie. Kto tu jeszcze? Proszę bardzo. Jeszcze dwóch. Siema, ziomy. Jeden biegnie? Jeden. Ej, no toś stary. Chodź, pokażę ci moje towary. Takich nie widziałeś. Proszę bardzo. I jeszcze ten. No zostanie ich, kurde, jest ich sporo, naprawdę sporo, nie wiem co za twierdza tutaj była. Od razu przy wejściu na pustynię, faktycznie chyba paladynie coś tutaj mieszkali, czy ktoś. Dobra, chodźmy. Może tak, tutaj pomóżmy sobie. No nie, ktoś znowu, jakiś łucznik? Naprawdę? Pełnia życia, jazda. Dobra. Kogo my tu mamy? Kto do mnie pruje? No chodź ty. No widzieliby go. Naprawdę. Pełnia życia nie, ale eliksir jak najbardziej. Weźmy sobie tak ze 3 sztuki. Niech się robi noc. Idzie. Chodź tu.
Dobra, mamy go, mamy, proszę bardzo. Wiem, że ciężko było w to uwierzyć, ale proszę bardzo. Wiadomo, że trolle nie wejdą przecież do pomieszczenia. Ja trochę tutaj przyspieszę czas i zobaczymy się, jak ja już go będę praktycznie tutaj masakrował do zera. No, za wiele życia mu tu już nie zostało i zaraz szczęśnie, doszczętnie. Proszę bardzo, piękna sprawa. Kieł trolla, nic więcej? Naprawdę, z trolla ożywieńca? Dobra. Czy mogę założyć już pancerz? Mogę. A to oznacza, że nie tracę już z życia i zdrowia. Dobra, gdzie tu jest ognista? Tak jest. Cudnie. Zobaczmy, co tu się zalęgło. Tędy, tędy, tędy. Dobra. Mam nadzieję, że nie jest dla was za ciemno, ale przynajmniej ja mam bardzo dobry tutaj łuczniki tylko, tak? Dobra. Nie ma wyjścia. Tak jest, ciśniemy. Poczekaj, kolego. Dobra, bo twój kolega tutaj właśnie się zapałętał. Ej, bo tutaj chyba strzałę zgubiłeś. A nie, miecz, no dobra. Chodźmy jeszcze raz. Tak jest, pięknie, pięknie. Idzie. Ogniste to są to, ten proch to jest, będzie genialny. Pięknie, jeszcze tylko w łuk trzeba pójść. Nie wiem, kto mnie łuku może tutaj nauczyć, ale bym chętnie niego właśnie poszedł. I jeszcze, dawaj. Ty, bo ostatni... Ale masz ostatnie odporności jakieś takie niesamowite, nie? W ogóle o co chodzi? Dobra. Pięknie, wyczyszczone, tutaj wszystko. Pakiet ostre bełty, no fajne, fajne, ale nie ukrywam, ogniste strzały też niezłe. Dobra, co my tu mamy? Bardzo duża skórzana sakiewka, bardzo duża, to jak to bardzo duże jest? 200, no spoko, trochę zainwestowane pieniążki w wszelkie tutaj dobra lecznicze mi się będą zwracały. Bardzo fajnie, nie ukrywam. Dobra, w ogóle mamy, o tu jeszcze coś jest. Mamy tą mapkę, sprawdzajmy tą mapę. To jest mapa, tak, tutaj. I gdzie ja jestem? Ja jestem w tych ruinach zamku w tym momencie. No, dużo tutaj rzeczy jeszcze widzę, że jest do zbadania. Ale powoli, powoli. Nie od razu jakby Kraków zbudowano. Do Rzymu też się od razu nie dostaliśmy. Wszystkie drogi prowadzą, więc powoli, powoli będziemy tutaj wyczyszczać to wszystko. Tu widzę, że właśnie coś jeszcze jest, coś jeszcze przeoczyłem. Więc zgarniajmy te dobra. Pełnia many, fajnie, ale akurat wolałbym zdecydowanie bardziej, większe uleczenie, zdecydowanie bardziej wolałbym coś, co przyda się mi, czyli tutaj rycerzowi, co by to nie było. Dobra, tu wszystko wyczyszczone, tu wyczyszczone, tam, tam są te plugastwa. Dobra, nie jest źle, chodźmy tutaj. No chodź. Dobra. Strzała przeszyła serce.
Tylko jak tego unieszkodliwić? Dobra, mamy czary. Mamy zniszczenie zła. Dobra, to na razie nie potrzebuje. Wodna pięść nie potrzebuje. Zniszczenie zła. Święta strzała. Magia paladynów. To powinno być dobre. 8. No, nie powiem wam, żeby to było łatwe. Dobra. Dobra, mamy to. Przynajmniej jeden załatwiony. Dobra, moi drodzy, spadł wojownik. I tyle, bo jeśli chodzi o maga, no to nie idzie nam go na razie pokonać. Moi drodzy, prawda jest taka, że ja muszę tego maga pokonać, inaczej nie pójdę dalej, więc trochę lipa totalnie. Spróbujmy tak, spróbujmy tego eliksiru leczniczego raz i dwa. I wbijmy się na Havirę. Okej. Okay. I chodźcie teraz, koledzy. Stary, nie wiem, co ty robisz. I gdzie zniknąłeś? Twoja strata. Okej, jesteś. No i tak leżysz. Bardzo duży kompleks. Nie sądziłem, że dwa odcinki na nim spędzę. Ale po prostu tak wygląda. Paczka broni. Tak jest! Dobra, magowie nie żyją. Tak jest, proszę bardzo. Co tu mamy? Tabliczkę kusznictwa, no. Szkielet wojownik, no jeden umarł, no. Aż wy. Ten tu i tu jeszcze mag. Dwóch magów. No i drodzy, muszę przyznać, że mam pewien... Dobra, szkielet wojownika pokonany, full mana.
Tak jest. Mamy go. Mamy. Udało się. Tu jest jeden. Tu jest jeden tylko. Mamy to. Ten umarł. Sami się zabili. No ale cóż. Nie będę ukrywał, że jeśli chodzi o expa, no to tutaj trudno tych magów byłoby pokonać wszystkich idealnie. Księga Mędrców, tabliczka magii, łucznictwa. Sprawdźmy, co to tutaj ciekawego. Mędrców, punkty nauki plus 2. Rozumiem. Przeczytajmy to sobie, super sprawa. Arcanum Golum. Coś jeszcze? Podręcznik o magii, okej. Po jednym i tutaj coś jest? Chyba nie. Pięknie się udało. Podręcznik o magii, wiedza magiczna plus 5. Rozumiem. Super. Arcanum Golum? O golemach. Dobra, elegancko. Tu się pięknie udało wyczyścić. Magów. Super sprawa. Można iść dalej. No nie powiem. Było ciężko, było ciężko. Tutaj jeszcze kilka potworów jest. No i z drugiej strony jeszcze z kilka. Do zrobienia, do wybicia. No teraz już powinno być pójść z górki, bo najtrudniejsze, najtrudniejszych frajerów już wybiłem. Dobra, tu nie ma nic. Dawaj go. Proszę bardzo. Któryś jeszcze? Nie? No to po co? Po co zaczynaliście? Jazda! Z wojownikami z Warantu. Warant nie do Dordmaru oczywiście, nie? Jazda z nimi, jazda! Co się będą? Tak jest! Ciśnij! Ale dobrze przyjmiesz! Tak jest! Robimy tutaj po prostu grilla. Jadymy, jadymy. Tak jest. Czy jeszcze palisz? Nie. Dobra, mamy cię pokonany, dziękuję bardzo. Przepraszam bardzo, tu któryś jeszcze coś chce? Tu coś? Nic. Pełnia życia, okej. Tu nic więcej.
Tu coś jest. Który to? To materiał na gwiazdę, co? Ech, pełnia życia. Kurde, że się zorientował. Kurde, drugiego słyszę. Dobra, trzeba iść tędy. Tędy na spokojnie. Kończymy powoli już. Co do tego jestem pewny. No chodź tu. Ta jest. Dobra. Zapisane. No i moi drodzy, kontynuujemy tutaj przygodę. Chodźcie do mnie, come on. Tam są, dobra. Czyli trzeba wejść. Tutaj jeszcze widzę, że coś zostało. Zardzewiałe miecze, okej. No i tam na górze są. No to wejdziemy, zrobimy to. Strzała. Tutaj żeście próbowali mnie wykończyć. O, żywy. Tu kto? Dobra, tu się udało, elegancko, żeby nie tracić, tak, spokojnie, żeby nie tracić tutaj, moi drodzy, za dużo z życia, to widziałem, że chyba tutaj było łóżko, nie? Tak mi się wydawało. Tak jest, proszę bardzo. Jest i łóżko, a możemy się przespać do północy, proszę bardzo. Okej, ja mam full HP, a tymczasem kości, które były i zostały rzucone, moi drodzy. Dzisiaj na pewno skończymy ten odcinek. Tak jest. Wydaje mi się, że tutaj coś zahuczało, zabuczało, no ale nie udało się nikomu. Tu są jacyś jegomoście, natomiast... No musicie zaczekać, bo mam swoje priorytety. A mianowicie te minuty poświęcę na totalną eksterminację potworów. Tu na górze coś jest. Halo. Myślał, że trafił. Ta jest. Myślałeś, że tutaj chciałeś Freda? Fred ciebie. Dobra, tam widzę, że są potężne jakieś stwory. No to tam poczekamy. Na spokojnie. Nie śpieszy nam się aż tak. Tu coś mnie niepokoi. Bryłka rudy, proszę bardzo. Kowadło, warsztat, fajnie. Ale brakuje mi... Wiecie, czego mi brakuje? Czegoś, co tutaj by sprawiło, że mógłbym, że miałbym okazję wzmocnić pancerz, to by...
To ewidentnie ktoś coś pilnuje. Dobra, tam pójdziemy, tylko żeby tam pójść, oczywiście musimy eliksir wypić. Tak jest. I chodźmy. Tam jest jakiś potworek. O, widzę, chodź tu. Musi się wspinać. Dało ci to coś? Proszę bardzo. No mi dało. Hehe. Tak jest. Niesamowicie po prostu. Niesamowicie duży teren. I mocno biją. No mocno biją. Tak jest. Dobra, i jeszcze jedna dwusetka. Prawie wyczyszczony teren. Tu nic nie ma. Tam coś pokazuje. Na spokojnie, na spokojnie. Dobra. Tu nic. Idziemy czyścić. Oż ty. Tak, tak się bawisz. Zaraz zobaczymy, czy taki cwany będziesz teraz. Masz. Proszę bardzo, i co? Chciałeś Freda? To masz. Czemu ostatnie są za 5? Proszę bardzo. Ty też? No to jedziemy. Bach, bach. Bach. I cię nie ma. Byłeś. Ale przegrałeś. Tak chciałeś. A tu pod dupiem dostałeś. Daję. Ciśnij go bez i. Znaczy Roland. W sensie Roland. Cielenie bez jego. Dobra. Jeszcze jeden. I jeszcze raz. Normalnie... To je... Tak jest. I jeszcze powinien być jeden strzał, ale ostatnie wchodzą za 5. Nie wiem czemu. Dobra. Dawaj tą 200. I jeszcze setę. I pamiętajmy, że do trzeciej się możemy przespać, nie? W razie co. Ale się idealnie złożyło. Chodźcie, chodźcie, chodźcie.
No chodź. Serio. Po prostu nie wytrzymie. Save zrobiony. Tu jeszcze ktoś siedzi. Ale tu są brzytwiaki, to nie. Stary miecz dwuręczny. Jest? A, tu tego załatwiłem. No dobra. Już niedużo zostało ich. Tu pozałatwiane. Musicie czekać, bo ja bardzo chciałbym z moim kumplem tutaj przyjść, znaczy kumplem. Dużo powiedziane, no ale z tym orkiem. Hello. Pięknie po prostu, pięknie. Dostałem w papę. Chodź tu. Dobra, uciekamy. Tak jest. Uciekamy, uciekamy i musimy się przespać. Do trzeciej. Koniecznie. Tu chyba wyżej było łóżko. O, jest tu. Śpi stary do trzeciej, bo nie mam już esencji uzdrawiających. Do trzeciej w nocy. O. Mamy full HP. Dobra. Co będzie, to będzie, nie? Tu jest jeszcze jakiś gościu jest. Jazda. Dużo jeszcze ich zostało. O, dużo w... Ile ich jeszcze zostało? To się nie spodziewałem. Dobra. Tu jest jeszcze paru, ale tu są ekstrakt leczniczy i figurka jakaś? Co to za figurka? No jest ekstrakt, to ważne. Po prostu figurka. Tak jest. Dobra. Zresztą będzie ciężej.
Chodź tu. Ta jest. I udało się. Elegancko. Dziękuję bardzo. Ekstrakt many bardziej mnie interesuje. Czy tutaj coś było? Co tu mamy? Szkatułka z kosztownościami. A mnie bardziej interesowało, czy... Leczniczego coś jest. To będzie wyjątkowo długi odcinek, moi drodzy. No cóż. Można i tak. Pakiet z 20 ostrymi strzałami. I chyba finito na górze, nie? Ta jest. Nieumarły mag. Dziękuję bardzo. Skrzynka z minerałami i eliksir leczniczy. Do 6 rano chyba trzeba gdzieś się przespać. Sprawdźmy tylko mapę, co my tutaj mamy. Eliksiry, super sprawa. Gdzie jest mapka? Mapa Doliny Tadmoru. To są te ruiny zamku. No ja tutaj cały czas gdzieś się krzątam. No widzę, że jeszcze trochę tej broni tutaj wszystkiego jest, nie? Nie wiem na ile będzie łatwo tutaj wszystko ogarnąć, a na ile nie. Dobra, tutaj jest kufer, otwórzmy go. Prawo, prawo, lewo, prawo, prawo, lewo, prawo, 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 lewo, prawo, lewo, prawo. Nieoszlifowany rubin, podręcznik o magii, złoto. Ten podręcznik od razu możemy przeczytać, prawda? Rozumiem. Wiedza magiczna plus 3, bardzo dobrze. Tu coś ciekawego? Dobra, tu jest złote naczynie, ok. I tutaj ten miecz dwuręczny. No właśnie tych mieczy trochę zostało, więc to trzeba zgarniać. 104. Nie najlepiej. Stół pisarski, ok. To pisarski to mnie mało interesuje. Tu coś jest. No tak, jeszcze jest jeden frajer tutaj. Jeszcze możemy się przespać. Oczywiście do 6 rano. Tak mi się wydaje. I pójść jeszcze pokonywać inne potworki. Do świtu. Jeszcze nie będę tracił, bo chyba o 8 zaczynam tracić. Więc mam jeszcze czas. Tak jest. Mam jeszcze czas, żeby pokonać kilka tych stworów, które jeszcze tutaj są. Dobra, i wrócić tu z tym orkiem oczywiście. Brędy teraz. Tędy, tak? No dobijemy do 50 minut odcinka. Okej. Okay. Czaję. Dobra. Chodźmy na górę. Dobra. Jeden gryf pokonany. Jazda. Ta jest. I pokonane totalnie wszystko, dobra. Tu sakiewka. Tu co, gryfik.
I dobra, to chyba that's it z tutejszych potworów. I jeszcze wiem, że chyba coś na dole jest, bo tam jeszcze było zejście. No ale zaraz trzeba będzie z tym orkiem przyjść, więc sobie też nie wszystko tutaj. Tu jest coś na dole, więc zostawmy sobie coś, nie? Żeby tutaj z orkiem wpaść, bo wydaje mi się, że trzeba by było właśnie w ten sposób to zrobić. Tu chyba wszystko pokonane, no to hello, hello. Ja zmieniam pancerz i lecę do tego orka. Tam też się, moi drodzy, spotkamy. No i moi drodzy, dobiegam do orka. Słuchaj, stary, chodźmy razem. Co to za zamek? Pradawne ruiny. To nie być dobre miejsce dla Prampeka i Mauri. A dlaczego? W tych ruinach dużo stworów i nieumarłych. A kiedy ja mówić dużo, more, to znaczyć dużo. No faktycznie, było lepiej dużo. Tam nie chodzić. Boisz się? Ha. Prampek, nie bać się niczego. Jeśli more pójść z Prampek do ruin i będzie walczyć, to zobaczymy, u kogo więcej odwagi, u Mauri, czy u Prampeka. Chodźmy. Dobrze. Chodźmy. Dobrze, more. Prampek będzie iść za tobą. No to chodź, Prampek. Bo my tutaj już praktycznie wyczyściliśmy te ruiny, więc z tobą to tylko będzie takie creme de la creme, oczywiście. Zabijemy i chyba ostatni potworek tam został. Wydaje mi się, tam było zejście w dół, więc tam chyba jeszcze jakiś strażnik stoi czy coś takiego. A poza tym jeszcze kilka było innych też nieumarłych. Gdzieś tam słyszałem, więc też trzeba będzie je pokonać. Chodź, Prampek. Najpierw chodźmy tutaj. Tu się przejdziemy. Chodź, Prampek, chodź, chodź. Tu, tu. No ja zrobię krótkie cięcie, spotkamy się już tam na miejscu, nie? Moi drodzy, Prampek ma problem, żeby się gdzieś tutaj dostać, więc ja oczywiście jestem tutaj sam i spróbuję pokonać, wiem już co tutaj jest. Nie jest to proste, ale może się uda. Tak jest, udało się, nieumarły mag pokonany. Tutaj już nic więcej nie ma. Tu chyba też nie, tu jest tu alchemiczny. Tu chyba też nic. Eliksir ducha. Pełnia życia i eliksir ducha, no to plus 5 many od razu zgarnijmy. Tu nie ma nic. Chodźmy do Prampeka. Tu jeszcze pozbierajmy. Amfora, srebrny talerz. Bryła lodu. Dobra, tu nie ma nic. Prampek powinien gdzieś tutaj sobie krążyć. Chyba żeś mi się zgubił. Mam nadzieję, że żyje. Nigdzie starałem się go nie zgubić. Prampek. Wypijmy to pełnię życia. Tutaj jeszcze coś jest. No chodź tu. Okej. Czyżby to było na tyle? Świetnie, tylko teraz jeszcze Prampeka gdzieś bym chętnie zgarnął. Nigdzie go nie widzę. Czy co, ja go poszukam. Jak go spotkam, to się zobaczymy. Moi drodzy, proszę bardzo, jest i Prampek. I chyba mogę z nim zakończyć przeszukiwanie ruin, co ciekawe, nie wiem, czy tutaj gdzieś podejść jeszcze bliżej mamy. O!
Dostałem wpis. Ha. Co za zdobycz. Pogadamy później, more. Myślę, że to wystarczy do broni Prampekowi, jak jestem odważny. Mogę go dalej ciągnąć po ruinach, być może jest tam coś jeszcze do znalezienia. Nie wiem, czy jeszcze jest coś do znalezienia. Wydaje mi się, że znalazłem faktycznie wszystko. Dobra, tu otwórzmy te drzwi, bo chyba tutaj jeszcze coś było. Nie wiem, moi drodzy, wydaje mi się, że poznajdywaliśmy totalnie wszystko, co mogło być tutaj. Proszę bardzo, są jeszcze jakieś te miecze tutaj zwykłe. I chyba wszystko. Witam. Mogę zakończyć ewentualnie przeszukiwanie ruin, ale wydaje mi się, że wszystko, co mogłem znaleźć, to znalazłem. Sprawdźmy jeszcze tą mapę. Ruiny zamku. No jest, jakbym tutaj pokazuje, że też jest jakiś miecz czy coś, ale to może pode mną jest coś wszystko pochowane. Bo tutaj wydaje mi się, że wszystko, co mogłem, to znalazłem. Tam są jakieś tylko zębacze, kąsacze, czy co tam jest jeszcze. Pustynny brzytwiak. Może jednego ubijmy. Proszę bardzo, biegnie. Tak jest. Chodź tu. To już poza nagraniem sobie je pokonam. Ten odcinek był bardzo, bardzo, bardzo długi. Ale udało nam się chyba skończyć i wykonać tutaj wszystko. Jeszcze oblecę te ruiny, no i będę pokonywał te potwory. W przyszłym materiale oczywiście będziemy już wykonywać te zadania w Ugarze. Udamy się pewnie do koczowników. Prampeku, koniec. No cóż, to byłoby wszystko. To być prawda, more. Chm, ty mnie zaskoczyć, more. Ty być silny wojownik i wytrawny łowca. Masz honor. Co tu porabiasz? Prampek, przyjść z Ashdodu. Mam dotrzeć do dużego obozu orków Nemrosha. Ale Prampek, zabłądzić. Nie móc znaleźć droga do obozu. Gdzie znajduje się obóz Nemrosha? Po środku pustyni być kanion. Tam dużo namiotów. I tam być Nemrosh. Dobra, moi drodzy, ale to wykonamy w przyszłym materiale. Za dzisiaj wam bardzo serdecznie dziękuję. Tak wyglądają statystyki mojej postaci. Tak też wyglądają zadania. Tak ostatnio zdobyte przedmioty. Widzimy się w kolejnym materiale. Pamiętajcie, zostawić łapkę pod odcinkiem, subskrypcję, jeśli tego nie lubicie. Jakiś komentarz też będzie miły. Może bardziej pomożecie mi tutaj ogarniać, co w tej Odysei konkretnie robić, bo jak widzicie, czasem wydłużam chyba te materiały. Trzymajcie się, cześć.